Cześć, ja jestem Borek, a dzisiaj nagramy sobie coś innego. A dzisiaj top 10. Dzisiaj wybrałem top 10 najbardziej agresywnych stworzeń z Subnautiki, więc zaczynajmy. Na początku naszej listy nie układałem ich od 1 do 10, bo to i tak nic nie zmieni. Zaczynamy od Reaper Leviathana. Znany jest na YouTubie, szczególnie amerykańskim, i dużo osób, nawet ja, zostałem przez niego złapany, jak byłem w Simocie. Posiada on zdolność echolokacji, więc jeśli on nas słyszy, jak my jego słyszymy, to on słyszy również nas. Dobra, przechodzimy dalej. Mamy Sea Dragon. Jest to druga największa, największe stworzenie z całej gry. Potrafi ziać ogniem, co widać, że to jest Sea Dragon, czyli smok morski. Nie ma co tutaj o nim dużo mówić, ma po prostu wielkie takie łapska, które mogą nas odepchnąć, nawet z całym cyklopem. Jest taki wielki, że nawet calimy, jak widzicie tutaj, to jesteśmy jego oczy. Idziemy dalej. Sandshark. Sandshark to jest taki rekin, który się wkopuje w piach i daje taki pył. I czasami wychodzi i może nas rozgryźć na jedno ugryzienie. Co ciekawe, Sandshark jest dość szybki. I tchórzliwy. Idziemy dalej. Bone Shark. To jest bardzo podobny do Sand Sharka, ale z charakteru, nazwą jest tylko podobne, bo z charakteru to jest całkowicie niepodobne. Nie chowa się w piachu, ale jest strasznie, ale to strasznie agresywne. Atakuje cyklopa, nawet jak jest wyłączony silnik, i atakuje wszystko, co widzi. I jest bardzo szybki. Tutaj mamy Stalkera. Również może nas chapnąć jednym strzałem. Jest bardzo szybki. Agresywny bardzo to nie jest, ale jest agresywny. I po śmierci wypuszcza swój taki oto ząbek. Przechodzimy dalej. Lava Lizard. Chwilkę czekajcie, niech się rozdzielczość poprawi. Dobra, niestety nie pokażę wam w ogóle tej rozdzielczości, no chyba, że się zaraz poprawi. Tutaj, jak widzicie, wygląda tak. Ma niesamowitą zdolność plucia takimi kulkami, które wybuchają po chwili. I zadają nam obrażenia. Może też pływać w lawie i ma bardzo duże zęby. Kolejne miejsce, Empil. Nie wiem, czy nazwać to Shocker czy Empil, bo kiedyś to się nazywało Shocker, teraz się nazywa Empil. Na pierwszy rzut oka wygląda bardzo podobnie do Suma, a zachowanie ma niepodobne całkowicie, bo jest dość agresywny. Pływa szybko i ma takie, jak widzicie, jakby mogę nazwać widelce elektryczne. I po prostu sobie te prąd sobie przechodzi pomiędzy nimi, a jak nas widzi, to elektryzuje wszystkie z nich i wszystkie są połączone prądem. A jak do niego podpłyniemy, porazi nas prądem, robiąc dziwny dźwięk, którego nawet nie będę wydawał, bo się uśmieszy. Kolejne stworzenie, Mesmer. Na pierwszy rzut oka tutaj wygląda bezbronnie. Nie jest wcale taki duży, jak tutaj jest narysowane, bo w grze jest znacznie mniejsze. I ma zdolność hipnotyzowania. I pierwszy raz, jak widziałem tą rybę, to sobie podpłynąłem do niej i powiedziałem: ale fajna rybka. Po chwili, jak się na nią spojrzałem, to zaczęła mnie hipnotyzować. I jak już do niej podpłynąłem, to odgryzła przysłowiowo mój nos. Kolejne stworzenie, Crashfish. Występujące na biomie Safe Shallows, czyli bezpieczne płcizny.
A wcale nie są takie bezpieczne, bo ta rybcia to będzie pierwsza ryba, która będzie próbowała nas zabić. Czemu? No bo znajduje się maksymalnie 200 metrów od naszej kapsuły ratunkowej. I zadaje tak dużo obrażeń, że musimy od razu użyć apteczki. Crab Snake jest tutaj. To jest concept art, czyli rysunek twórców, który pokazuje, jak ma wyglądać stworzenie, a później zostają wprowadzone poprawki. Chociaż, że też ten mesmer został też pokazany na concept arcie. Icy Dragon. Kolejne stworzenie i już ostatnie na dzisiaj to Crab Snake. Występuje na biomie, który nie pamiętam jak się nazywał. W każdym razie jest 200 metrów pod powierzchnią wody, 100 metrów od naszej kapsuły ratunkowej, więc dość blisko. Od razu mówię, że nie bójcie się tego stworzenia. Pływajcie sobie spokojnie koło kapsuły ratunkowej na początkowym stadium gry, że tak powiem. Tyle, że nie wpływajcie tam, bo jeśli jest tam nawet sygnał sygnatury cieplnej, i co jest właśnie na tamtym biomie. Tam jest dużo rzeczy do zeskanowania. Naprawdę dużo. I ten. Ale ostrzegam od razu, że trzeba uważać na tego gościa. Jak widzicie, chowa się w takich grzybkach, a jeśli nas zauważy, wypływa i nas chapsa. Tymi wielkimi kłami nas trzyma, a resztą gryzie. A jeśli już się od niego odczepimy, to chowa się do grzybka, a czasami sobie nawet z niego wypływa i sobie pływa naokoło. Tak więc to by było już na tyle z dzisiejszego odcinka. Przepraszam, że wczoraj nie było odcinka, ale również nie miałem czasu. Cały dzień praktycznie byłem poza domem, więc nie miałem kiedy wrzucić. A czemu praktycznie cały dzień, a nie było odcinka? No bo odcinek, który trwa 7 minut, tak jak już ten, jest wrzucany godzinę. Więc no, lipa. Znaczy, zależy, po 2 minuty to tam się wrzuca chyba z 30 sekund, ale co nie zmienia faktu z tego, że 7-minutowy film się będzie wrzucał godzinę. Szczególnie, że to jest film z przeglądarki. Tak więc następny film nie będzie z Subnautiki, bo jak teraz jest w top 10 Subnautiki, no to to będzie traktowane jako Subnautica. A następny odcinek, to kurczę się zastanawiam, czy World of Tanks. Nie, bo World of Tanks już było. Eurotracka nie wiem. Może nagram Rocket League'a. Nie wiem. Nie zastanawiałem się jeszcze nad tym, ale jak się wzbogacał program do nagrywania, to będę nagrywał War Thundera, gdzie będziemy robili rozpierduchę szturm pancerem 2, którego już kupiłem. A tymczasem ja się może nagram z telefonu w sumie tego War Thundera. Nieważne. A ja się tymczasem już z wami żegnam. Do zobaczenia i pa pa!